Witam serdecznie. Z tej strony Urien 84. Mam przyjemność zaprezentować wam gry dla twardzieli Chapter 5. A zmierzę się z arcytrudną mega grą Capital Punishment, wydaną na Amigę 1200 w 96 roku. Gra jest arcytrudna, prawie że niegrywalna, ale ma świetną grafikę i muzykę. Zatem lecimy! Level of difficulty, zostawimy training, bo i tak to jest miazga. Już przegrałem, nie? Nie no, miazga. Replay. Kop! I poleciała se na kolce i... Masakra. Ja, ale ta muzea jest miażdżycielska i ten obrazek. Dobra, lecimy dalej. Już przegrałem, nie? Już to jest masakra. Dobra, replay. But. Nie no, powiem wam, że miazga, nie? Ogólnie. Ja! Powiem wam, że w to się grać nie da normalnie. To jest coś nieprawdopodobnego, no. Może sobie zwiększę poziom trudności, to będzie mi się łatwiej grało, no nie wiem. Czy to jest... I wyłączę ten replay. Pułapki może wyłączę. Może jakoś bez tych pułapek da się grać.
Jak ta gra jest koślawa! Nie, no tu... Tutaj balans tej gry to jest miazga, nie? Dostałem dwa kopy i za całe życie, że w ogóle nie ma życia, nie? Nie ma tutaj wybalansowania, jak ktoś tam narzeka na te nowe gry, że jest zły balans tam, że ktoś tam mocniej bije, troszkę życia schodzi więcej. To tu tego balansu nie masz żadnego, nic tu nie ma. Iwona, no gra jest tak zajebiście ładna, no ale jest niegrywalna, no. Jak tu jest blok? Nie, no masakra. Ja... Nie no, poddaję się, gram ostatni raz. To jest coś nieprawdopodobnego. A może zmienię tryb? To by było na tyle z review. Ja już dziękuję, Capital Punishment. Nie da się przejść pierwszego Aliena. Powiem wam, no, tą grę to robił jakiś, nie wiem, masochista. Bo nie da się tu grać. Jest mega koślawo i ta muzyka puentuje wszystko. Dlatego polecam się zmierzyć twardzielą z Capital Punishment. Na pewno jak ktoś lubi trudne gry, no to polecam. Do zobaczyska i do następnego chaptera. Gry dla twardzieli! Yo!